Niesamowity świat Gumballa od swojego początku aż do swojego końca poruszył w sobie bardzo wiele wątków. I my jako fani tego serialu czekamy na to, aż film bądź siódmy sezon tej animacji niektóre z tych wątków nam lepiej wyjaśni. A do tego czasu przyjrzymy się wątkom oraz tajemnicom tego serialu, które nie zostały wyjaśnione. Jeszcze fajnie by było, gdybyście zostawili tutaj łapeczkę w górę dla zasięgu oraz subskrypcję, żeby powiększyć nasze grono fanów animacji. I ruszajmy z tematem. Pierwszym niewyjaśnionym wątkiem są wizje Barbary Banan. Generalnie jest to mama Banana Joe i w zasadzie wiele się nie różni od swojej rodziny. No może poza tym faktem, że jest małomówną osobą, ale co ważniejsze, to ona ma różne dziwne wizje przyszłości, które pokazuje światu za pomocą swoich obrazów. I osobiście mi się wydaje, że ona w trakcie tworzenia tych wizji do końca nie jest świadoma tego, co rysuje. Dlatego, że stworzyła obraz, na którym widzi za sobą cień Roba. I właśnie tego się dowiedziała z obrazu. A gdyby ona miała taką wizję w głowie, to raczej by uniknęła spotkania z Robem, a przynajmniej tak mi się wydaje. Również zastanawiającym wątkiem w sprawie Barbary Banan jest jej płótno, na którym rysuje. Dlatego, że to, co ona umieści na płótnie, przenosi się do rzeczywistości. Dlatego zarówno Rob, jak i Gumball za pomocą farby oraz rysunków, jakie ona tworzyła, mogli zmieniać rzeczywistość. Zmiataj stąd! Mam ważniejsze sprawy od ciebie! Odmalujmy go! Wymaz! Nie! Przez co w zasadzie to jej płótno jest dosyć potężnym przedmiotem. I na przestrzeni właśnie tych 6 sezonów nigdy nie dowiedzieliśmy się tego, jak to działa i w jaki sposób to płótno jest powiązane z jej wizjami. Generalnie można zakładać, że 7 sezon bądź film będą opierać się na jakiejś historii powiązanej z tą postacią, bo jednak ona sama powiedziała, że przyszłości nie będzie. To fajnie by było, gdyby to jakoś uzasadnili, dlaczego widzimy przyszłość. Do zobaczenia w przyszłości! Ale przyszłości nie będzie! Kolejną nierozwiązaną zagadką z niesamowitego świata Gumballa są biologiczni rodzice Darwina. Jak dobrze wiemy, Darwin pojawił się w rodzinie Watersonów dosłownie z przypadku, który wynikał z tego, że skończyły się złote rybki w sklepie zoologicznym. Ale uprzedzam, bez względu na wszystko, nie lej wody. Przecież to ryba. Wówczas przez to Richard poszedł do tajemniczego gościa w wanie, po to, żeby kupić złotą rybkę. Jak się później okazało, to nie była taka zwykła złota rybka, a właśnie Darwin, który poprzez moc miłości nauczył się gadać oraz wytworzył u siebie nogi. Zobacz motylek. Au. Co? Ja mam nogi? I tak jak wspominałem, on pochodził od tajemniczego gościa w wanie. Jednakże nigdy się nie dowiedzieliśmy się tego, skąd Darwin pochodzi oraz kim są jego prawdziwi rodzice. Na moim kanale pojawiła się teoria, mówiąca o tym, kim mogą być Darwina rodzice. Ale wiecie, to jest tylko teoria, a w serialu nigdy wprost to nie zostało powiedziane. Jednakże jeżeli chcecie zobaczyć tą teorię, to link do niej macie w opisie. Kolejną niewyjaśnioną sprawą z tego serialu jest to, kim tak naprawdę jest tajemniczy gościu z wana. No bo wiecie, zawsze go widzimy w ciemności. I w zasadzie oprócz oczu to nigdy go nie widzieliśmy. A jak bardzo dobrze wszyscy wiedzą, to właśnie od niego pochodzą najpotężniejsze przedmioty w tym serialu, między innymi choćby dziennik Cartoon Network. Generalnie przez to, że ta postać dysponowała właśnie tak potężnymi przedmiotami i samym dziennikiem, który mógł wpływać na rzeczywistość, ludzie stwierdzili, że prawdopodobnie tajemniczą postacią z wana jest sam twórca Gumballa. Jednakże sama animacja nigdy do końca nam tego nie powiedziała. I kto wie, może w 7 sezonie dowiemy się czegoś zaskakującego o tej postaci oraz jej furgonetce. Kolejną zagadką jest otchłań, gdyż generalnie o tym wymiarze wiemy to, że on wciągał do siebie same rzeczy oraz postacie, które były błędem świata. Wszystkie błędy, jakie kiedykolwiek popełnił świat. Shorty, płyty CD, Blereza. Ej, tam jest domek Molly! Dobra, idźcie do niej, ja poszukam Janice. O tak! To też właśnie z tego wymiaru pochodzi Rob. I też właśnie pod koniec tego serialu właśnie tam został Rob wciągnięty. A przy okazji powiem wam taką ciekawostkę, że w momencie, kiedy mówiliśmy o tym, że mama Banana Joe tworzyła przyszłość, to na jednym z ostatnich jej obrazów, który namalowała i który właśnie mogliśmy zobaczyć, to ona zapowiedziała tą scenę, która miała wciągnąć Roba w otchłań. I tam mogliśmy zobaczyć, jak ona Robowi domalowywuje świński ogon. O, a do domu pani coś śmiesznego? Koziobródkę, trzecie nozdrze albo coś? Świetnie. I w rzeczywistości, kiedy on sobie spada do tej otchłani, też u niego się pojawia ten świński ogonek. O nie,
Zaczęło się. To taka ciekawostka, jeżeli ktoś tego nie zauważył. W każdym razie otchłań miała wchłonąć w siebie cały świat, którym miał być Elmur. I to miało definitywnie zakończyć ten serial. Nieco później dostaliśmy zwiastun Phoebe, która to właśnie walczyła ze swego rodzaju pustką, która miała pochłaniać kreskówkowe światy. I to właśnie tam widzieliśmy Gambola i Darwina, oraz też inne postacie. W każdym razie wiele osób myślało, że to po części będzie tłumaczyć końcówkę tego sezonu i w jakiś sensowny sposób ta animacja nas przerzuci do 7. sezonu Gambola. Jednakże sama animacja Phoebe, mimo wielkiego hype'u na nią i zdobycia bardzo wielkiego grona fanów, nie zostanie zrealizowana. Tak więc wszystkie domysły o tym, że ta animacja napisze nam kontynuację Gambola, możemy wsadzić do kosza. W każdym razie ta animacja nie powstanie, dlatego gdyż by łączyła ze sobą bardzo wiele postaci z animacji. A przez to, że Cartoon Network wiele praw do wielu swoich starych postaci sprzedało do innych firm, to wówczas Cartoon Network by musiało uzyskać pozwolenie na użycie danych postaci od innych firm. I mimo tego, że animacja by miała grono fanów, to jednak takie pozwolenie są strasznie kosztowne, przez co ten serial nie powstanie. Dlatego wciąż uznaję pustkę w niesamowitym świecie Gambola jako niewyjaśniony wymiar. I prawdopodobnie musimy poczekać na ten 7. sezon, bądź film, żeby dowiedzieć się nieco więcej na ten temat. Kolejną do końca niewyjaśnioną kwestią jest to, czy Darwin nosi buty, czy też skarpetki. Jak dobrze wiemy pod koniec odcinka początki, dostaje on to coś od Gambola. I przez to, że z jednej strony ma to podeszwę i w wielu odcinkach jest to sztywne, ludzie uważają to za buty. Jednakże równie często mogliśmy to zobaczyć, jak sobie to bezwładnie leży, jak skarpetki. I sam twórca niejednokrotnie sobie robił z tego żarty, że nie powie, co to jest, dlatego że go to śmieszy, jak ludzie się o jedną część garderoby potrafią kłócić. A jak wy uważacie, to są skarpetki czy też buty? Dajcie znać w komentarzu. Kolejną taką chyba najbardziej niewyjaśnioną zagadką jest to, skąd się wzięli mieszkańcy Elmur. No bo w sumie oni przedstawiają różne zwierzęta oraz rzeczy naszego codziennego życia. I jak dobrze wiecie, te zwierzęta i rzeczy potrafią gadać oraz myśleć. Ale najbardziej zastanawiające jest to, dlaczego w tym mieście są również normalne zwierzęta. I na przykład niejednokrotnie mogliśmy zobaczyć Larego, który prowadzi sklep zoologiczny. Tak więc mieszkańcy Elmur są jakąś dziwną ewolucją, czy o co tutaj chodzi? Tak samo ich miasto jest położone bardzo daleko od jakiegokolwiek innego miasta. A w jedynym innym mieście, o którym słyszeliśmy w tym serialu, żyją tylko dziwni ludzie. Tak więc zacząłem się zastanawiać, czy to ma jakiś związek z tym, że Rob pod koniec serialu próbował przemienić mieszkańców Elmur w ludzi. Tego akurat nie wiem i coś czuję, że to pozostanie kolejną niewyjaśnioną zagadką. Jeżeli chodzi o takie niewyjaśnione rzeczy, które pojawiły się na przestrzeni kilku lat w tej animacji, to wydaje mi się, że to są wszystkie. Jednakże jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, to też je napiszcie w komentarzu. Ode mnie dzisiaj to na tyle, trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.